Pytanie, ale chcesz nie uciekło. Chcesz wyświetlaj? Tak, wyświetlaj się to chciał. Masz Dzień dobry. Dzisiaj jest odcinek numer 2. Jak będę ignorował mojego brata przez 24 godziny. Nie ukrywam, że nagrywam ten odcinek z tego względu, że poprzedni miał trochę wyświetleń, a drugim powodem, dlaczego nagrywam ten odcinek, jest to, że pomimo tego, że mój brat był wkurzony, to mi bardzo przyjemnie się go nagrywało. Więc od razu ustalmy jakiś kolejny próg. Jeśli będzie pod tym odcinkiem 12 tysięcy łapek w górę, to nagram jakiś kolejny odcinek z moim bratem, niekoniecznie ignorowanie. Zanim zacznę wykonywać moją robotę z dzisiejszego filmu, zachęcam oczywiście do subskrypcji, ponieważ formalność musi być, a ja bardzo lubię, jak ktoś tak klika. Wiadomo, kolor czerwony powoduje agresję, jakby był szary, to od razu lepiej, no subskrybuj. Słuchajcie, jest właśnie pierwszy dzień ignorowania i ja przed chwilą usłyszałem, że Michał będzie jechał do sklepu, pewnie w ogóle za chwilę wyjdzie. Właśnie, Michał jedzie za chwilę do sklepu i ja mam taki pomysł, że będę za nim jechał w taki sposób, żeby on mnie tylko nie zauważył i po prostu jak będzie w sklepie, ja też wejdę do sklepu, on pewnie mnie zauważy, powie: o, cześć Mateusz, co tutaj robisz? No i wtedy zacznie się po prostu moje ignorowanie. Trochę się zagapiłem i w tym momencie nawet nie wiem, gdzie on będzie jechał. Dobra, ja już widzę Michała. W ogóle dziwię się, że mu mama pozwoliła jechać na drugi koniec miasta samemu. No ale dobra, to dla mnie lepiej. W ogóle to będzie trochę dziwne, że ja nic nie kupuję w tym sklepie, a będę za nim po prostu tylko wchodził i nic nie mówił, nie? Dobra, idziemy do Michała, słuchajcie. O, cześć. Co robisz? Ej, Mateusz. A to ja. Ej, Mateusz, co robisz? Mateusz. Ej. Mateusz. Co jest w ogóle? Dobra, myślę, że to jest śmieszne. Dobra. Mów, po co chodzi, na serio, no. Dobra, to ja idę kupować. Dobra, słuchajcie, czekam sobie przed sklepem na Michała, no i zobaczymy, co po prostu powie, nie? Dobra, ale w ogóle nie będę z tobą gadać. Słuchajcie, jest mega szybka akcja do zrobienia. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tam jest Michał i on gra sobie w piłkę. Słuchajcie, plan jest prosty. Będę udawał, że nagrywam Q&A i będę mu po prostu przeszkadzał z kameru. Tam już ustawiłem sobie stojak, żebym mógł sobie spokojnie położyć ten aparat na stojak. I będę z telefonu oczywiście czytał jakieś niby pytania i na nie odpowiadał. I przy tym będę przeszkadzał dla Michała, żeby nie mógł sobie spokojnie po prostu pograć w piłkę. Okej, także jak wspominałem, było naprawdę bardzo dużo pytań. Ja tutaj sobie ustawiłem w ogóle statyw. O, tutaj w tym momencie. I ustawię sobie w tym momencie aparat i będę z telefonu czytał wam jakieś pytania. Tylko muszę na początek... Dobra, tutaj cięcie zrobię. I dobra, już. Jesteśmy już. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Ej, ale mam telefon. Ej, ale weź, bo ja będę... Weź kamerę, no bo ja gram w piłkę i będę... Pierwsze pytanie, po prostu bez zbędnego przedłużania. Ja będę grać w piłkę i strącę twój aparat. Bez zbędnego przedłużania będziemy oczywiście przechodzić do pierwszego pytania. No dobra, no to wiesz, że zepsuję ci aparat, jak będę grać w piłkę. Czekajcie, poszukam pierwszego pytania, bo szczerze mówiąc nie przygotowałem się trochę do tego Q&A, bo było tych pytań tak dużo, że na pewno coś sobie wybiorę ciekawego. Serio, weź, bo ci strącę ten aparat, no mówię ci. Aha! No to ja wiem, co... Dobra, ja, mam już chyba pierwsze pytanie. Ja wiem, pytanie. O co chodzi. Mam nagrywasz, pytanie. Ty nagrywasz tak ignorowanie mnie. Czekajcie, nagrywasz, sprawdzę, czy jest ostrość, okej? Okay? Nagrywasz ignorowanie mnie. Dobra, pierwsze pytanie. Nagrywasz ignorowanie mnie. A wiesz, że ja tego dobrze nie lubię. Wiesz, że ja tego dobrze nie lubię. Dobrze o tym. Miałem tutaj gdzieś pierwsze pytanie, ale chcesz nie uciekło. Wyświetlaj? Chcesz wyświetlaj? Tak, wyświetlaj się chciał. Masz wyświetlenia. Masz wyświetlenia, kurde. No. Dobra, także słuchajcie, poczytam teraz kilka pytań, znaczy poczytam, kilka pytań akurat pamiętam, ale więc wiesz, po prostu że... kilka przytoczę z pamięci, więc było pytanie na przykład ile mam lat, więc mam lat 6 oczywiście, ale wiesz, nie no żartuję, mam lat 16 ale wiesz, i niedługo... Ogólnie czekałem już, żeby Michał w ogóle poszedł do domu i już go teraz nie ma. Szczerze mówiąc, domyślałem się, że Michał się domyśli, no bo to nie jest on aż taki głupi, żeby się nie domyślić, że to jest jakieś ignorowanie. Tylko, że no, ja wiem, że Michał lubi wyświetlenia, tak? Ja też lubię wyświetlenia, ale żeby... Właśnie, muszę sprawdzić, co jest z telefonem. Skubany dosyć daleko go rzucił, bo zrzucił go z tego miejsca aż dotąd. No i właśnie, słuchajcie, teraz jest pytanie, czy mu się nic nie stało. Uwaga, 3, 4. No.
No, nie jest źle, ale pęk jeszcze bardziej, patrzcie, nie wiem czy to widać, ale tu jest taka kreska. Przez cały telefon, jej wcześniej tutaj nie było. Ja nie mogę. No, wyglądam teraz jak kurczak ogólnie i nie wiem co robić, czy ja mam dalej to kontynuować, czy nie. No bo Michał już wie, że to jest film i w ogóle, czemu on mi rozwalił telefon? Ten film nie będzie tyle warty, co ten telefon, więc nie mam pojęcia, czemu on go w ogóle rozwalił. Dobra, będę kontynuował dalej ten film po prostu, czekam na jakąś kolejną okazję. Michał i tak wie, że to jest już ignorowanie, także po prostu zobaczymy co będzie. Ja 24 godziny będę go jeszcze ignorował. Słuchajcie, jestem właśnie na mieście, rodzice wysłali do mnie SMS-a, że podwożą do mnie Michała o takiej godzinie, bo ogólnie nie gadaliśmy, żebyśmy się spotkali i za chwilę nas odbiorą. I chyba właśnie Michał idzie. Nie wiem czy to widać, ale Michał właśnie idzie. Ja ogólnie mam tutaj chipsy i tak dalej i będę je po prostu sobie jadł. No i pewnie Michał coś będzie do mnie mówił, bo ogólnie już mamy takie słabe dosyć relacje. Trzymajcie tylko kciuki, żeby Michał nie zauważył przypadkiem kamery, bo jest dosyć duża, ale myślałem nad tym, żeby właśnie ją wziąć. Cześć, bo rodzice mnie przywieźli. Chciałem z tobą pogadać, bo nie wiem, czy coś zrobiłem źle, czy nie wiem o co chodzi w ogóle. No i nie wiem, myślałem, że mi coś wytłumaczysz, bo ja serio, nie wiem, coś źle zrobiłem, czy co. I teraz ty po prostu się nie będziesz odzywać, ja nie mogę. Powiedz o co chodzi, no. Weź, no serio, bo to nie jest śmieszne, to już kurde. No, myślę, że... No. No i co? Myślisz, że to jest... Specjalnie nie rodzice przywieźli. Rozumiesz to? Specjalnie. Dobra, weź. Słuchajcie, ale przypomniałem, czy to widzicie. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam stoi Michał i właśnie podniósł tą puszkę, którą mi zrzucił i dzwoni po rodziców, żeby z powrotem po niego przyjechali. I kurde, coś tak czuję, że jak przyjdę do domu, to będę miał poważną rozmowę z rodzicami, bo rodzice specjalnie podwieźli Michała tylko po to, żeby ze mną pogadał, nie? Ale podniósł tą puszkę, którą mi wyrzucił i sam ją teraz dopija, nie? I gada chyba z rodzicami, dobra. Dzień dobry Państwu, jest właśnie drugi dzień naszej pięknej zabawy. Chyba już powoli czas to zakończyć, no bo ile można w końcu denerwować Michała, bo tak naprawdę no to ja Michała tylko denerwuję. Michał aktualnie gra w Overwatcha na komputerze, dlatego mam oczywiście pomysł. Mam pomysł, żeby do niego wejść i troszeczkę go oczywiście jeszcze poignorować. Będę udawał, że nagrywam jakiegoś vloga, no bo w sumie nagrywam vloga. I swoją drogą to jest chyba odcinek, w którym jestem najbardziej stratny. Tak, no dobra, idziemy do niego, jestem ciekaw jak zareaguje tym razem. Dobra, i ogólnie chcieliście zobaczyć pokój mojego brata, a więc oczywiście jest burdel. Co ty robisz? I mojego brata oczywiście nie ma w pokoju. Ale weź, skończ tę zabawę, ja wiem. Mojego brata nie ma w pokoju, ale mogę wam... Skończ tę zabawę, mogę wam... ja wiem, że ty nie nagrywasz żadnego vloga. Weź, wychodź to, wiem, że nie nagrywasz żadnego vloga. Mogę wam ogólnie pokazać, jak ten pokój wygląda. O, tutaj ma komputer, tylko nie wiem czemu jest włączony komputer. Jeśli Michała nie ma ogólnie, nie? Nie wiem. Weź skończ te. W ogóle ciekawe gdzie jest Michał. No dobra, weź skończ te pajacowany. Widzicie jak wygląda pokój Michała. No nie jest, nie jest zbytnio czysto, nie ukrywając. Ojej. Michał. Dobra, czas to chyba zakończyć, co? Kurde, no. Kiedy się zorientowałeś, że to jest ignorowanie? Co? Kiedy się... jak przyszedłeś z tym aparatem, no to ja już taki... Aha, no także ogólnie... No, pomyślałem, dobra, już nie ma sensu, słuchajcie, tego kontynuować. Także Michał, no w sumie mi się trochę nie udał prank. Znaczy prank. Znaczy ja wiedziałem, ja coś podejrzewałam trochę wcześniej, bo mi ludzie zaczęli pisać w komentarzach, czy brat ci już ignorował, ja tak co? Aha, no właśnie, ale no były jakieś tam reakcje, już widziałem, że strasznie siebie to wkurza, bo Michał jest strasznie taki wrażliwy na takie rzeczy, że no, ale ogólnie jesteś na mnie zły czy coś? No teraz no to tak... Ale to jest ogólnie odcinek, w którym jestem najbardziej stratny, bo poprzednio rozwaliłeś mi mikrofon. W sumie naprawiłem mikrofon, więc nie jestem w ogóle nic stratny, ale byłbym stratny jakieś 250 zł. Teraz no, pobiłeś mi iPhone'a, więc no, ale ogólnie polecasz takie materiały, mogę dalej cię tak robić na tobie takie filmy, czy nie? Wiesz, ja mam kanał, ja też miałam telefon, tam nie jest tak całkiem taka słaba jakość, to jeszcze a. Się odwdzięczę. A, no właśnie, Michał będzie mi się odwdzięczał. Także słuchajcie, to na tyle. No nie wiem w sumie, czy taki odcinek wam się podobał. Michał dosyć szybko się zorientował, no bo w sumie to jest już drugi taki sam odcinek, więc i pewne schematy się już powtarzają, więc łatwiej się domyśleć. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Michał, możesz iść wracać.
do grania, do zobaczenia, trzymajcie się, zapraszam oczywiście na kanał brata, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, do zobaczenia, trzymajcie się i siema! I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks and I'm trying to make this shit last. It's Friday.